Hej, witam Cię serdecznie. Dzisiaj chciałabym Ci pokazać takie piękne róże, które możesz wykonać na przykład na Dzień Mamy. Użyłam takiej trójwymiarowej foremki i wypiekłam troszkę grubsze pierniczki. Dlaczego grubsze? Dlatego, że będę chciała zamontować w nich patyczek. Takie ciasteczka możesz również przygotować z kruchego ciasta. Do glazury potrzebujemy żółtka, odrobinę mleka, dolewamy go do żółtka i przy pomocy pędzla musimy to wszystko wymieszać. Powstanie taka papka. Odłożę trochę tej papki, bo chciałabym przygotować róże w kolorze czerwonym, a listki w kolorze zielonym. Więc odłożę sobie za chwilę dwie łyżeczki, może trzy, do innej miseczki, abym mogła zrobić kolor. Przy pomocy czerwonego barwnika, ja akurat wykorzystuję fraktal kolor Vivid Green, ale możesz użyć każdy inny czerwony, może to być różowy, pomarańczowy, żółty. Wszystko zależy od tego, jaki kolor róży chcesz uzyskać. Dodajemy trochę barwnika do naszego żółtka i mleka i musimy dobrze wymieszać. Jeżeli masz barwnik w paście, to najpierw rozetrzyj go sobie troszkę z odrobiną żółtka, a potem dodaj do reszty. Dobrze mieszamy, tak aby kolor fajnie nam się rozrobił. Do drugiej części żółtka używam barwnika zielonego. Wybrałam barwnik firmy Color Splash, ale naprawdę nie ma znaczenia, tak samo jak jego odcień. Wybierz w zależności od tego, jaki chcesz uzyskać kolor. Pamiętaj, aby dobrze wymieszać również i tą mieszankę. Kolory mamy dobrze wymieszane i moglibyśmy już użyć ich, ale ja dodam kilka kropel białego barwnika. Mam tutaj biały barwnik firmy Decora i dodam troszeczkę do jednego i drugiego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli użyjemy samych barwników z żółtkiem, to ten kolor będzie taki dosyć ciemnawy, półprzezroczysty. A jak damy troszeczkę barwnika białego, wymieszamy, to powstanie nam taka bardzo idealna powierzchnia, taka powierzchnia porcelanowa. Te kolory zrobią się delikatnie pastelowe, co prawda będą lekko przyszarzałe, ale naprawdę na pierniczku, jak wysuszy się ta glazura, będzie to pięknie wyglądało. Jak glazura jest przygotowana, zaczynamy nakładać ją na pierniczek. Na kwiatka róże nakładamy czerwony, na listki nakładamy zielony. Ja używam tutaj pędzla wachlarzowego, ale możesz użyć każdego pędzla. Wystarczy, że będzie miękki i będzie miał w miarę szeroką powierzchnię, żeby łatwiej Ci było nałożyć tą glazurę. Nakładamy w każde miejsca dokładnie, a także na boki, żeby ładnie później po wysuszeniu te kwiatki wyglądały. Na liście glazurę nakładamy w ten sam sposób. Uważamy tylko, żeby nie zabrudzić czerwonej części. Po nałożeniu takiej glazury wkładamy pierniczek do rozgrzanego piekarnika na kilka minut. Piekarnik rozgrzewamy na 90, 100, nawet 120 stopni. Suszymy kilka minut i po wyjęciu sprawdzamy. Sprawdzamy, czy wystarczająco ta glazura pokryła nam całe ciasteczko, czy nie jest półprzezroczysta. Jeżeli tak, jeżeli widzisz, że są takie prześwity, że są miejsca, gdzie
bardziej prześwituje ciastko, gdzie słabiej dołożyłaś tej glazury, to po prostu nałóż ją jeszcze raz i z powrotem włóż do piekarnika i podsusz. 3, 4 do 5 minut spokojnie wystarczy. Jeżeli nachodzą Cię takie obawy, że nałożyłaś surowe jajko na ciastko, to nie masz się czego bać, dlatego że to ciastko suszymy w temperaturze od 90 do 120 stopni i spokojnie żółtko nam się ścina, tak jakbyśmy je ugotowali, upiekli i nie ma się czego obawiać. Zupełnie jest bezpieczne, spokojnie. Tak wygląda ciasteczko po pierwszej glazurze. Sprawdzamy, czy jest ok, właśnie, czy nie ma żadnych niedociągnięć. Jeżeli gdzieś coś zauważysz, to tak jak mówiłam wcześniej, robimy to jeszcze raz i wkładamy do piekarnika i suszymy ponownie. Ciasteczko mamy już podwójnie wyglazurowane. Jak widzisz, ja już umieściłam patyczek i teraz zabieramy się za lukrowanie, aby jeszcze bardziej podkreślić wygląd tego ciasteczka. Użyję teraz lukru bardzo gęstego i wykorzystam do tego pędzelek. Pędzelek co jakiś czas będę moczyć w wodzie, żeby opłukać go z lukru, ponieważ lukier, który będzie się na nim znajdował, będzie mi po prostu ściągał kolejną warstwę. Foremka, którą wyciskaliśmy ciastko, zrobiła każdy płatek osobno. Zobacz, on jest zaznaczony. I teraz dzięki temu będę na lukier nanosić gęsty lukier, tak jak idą płatki, a pędzelkiem będę delikatnie rozcierać końcówki tych płatków. I tak listek po listku do samego końca, do środka, każdy płatek po kolei. Jeżeli chciałabyś zgłębić tajemnicę lukru, lukrowania, pieczenia pierniczków i ciasteczek, to na mojej stronie słodkidekor.pl znajdziesz mnóstwo kursów i szkoleń. Jest tam również taka droga dla początkującego. Jeżeli jesteś na początku, chciałabyś, a nigdy tego nie robiłaś i nie wiesz od czego zacząć, to właśnie w tej drodze na start przygotowałam dla Ciebie cały zestaw tego, co możesz obejrzeć, co możesz poczytać, co możesz pobrać za darmo, co możesz kupić na sam początek, żeby zacząć lukrować. Sama kiedyś byłam na początku tej drogi i szukając w internecie jakichkolwiek informacji, w zasadzie nie wiedziałam od czego zacząć, co powinnam zrobić na początek, czego na początek powinnam się nauczyć. Dlatego też przygotowałam tą drogę dla Ciebie. Są tam odniesione linki, które Cię przeniosą bezpośrednio do materiałów, z których możesz skorzystać. Pamiętaj, słodkidekor.pl, zakładka na start.
I zbliżamy się do końca naszej różyczki. Zobacz, jak pięknie ten biały lukier podkreśla te płatki. Podkreśla głębię tego kwiata, a także wyznacza kształt każdemu listkowi. Jak skończymy tą różyczkę całą, to zabierzemy się za listki. Listki naprawdę też po przygotowaniu dodadzą zupełnie innego uroku. Takie różyczki możesz przygotować na różne okazje. Jesteśmy akurat przed Dniem Mamy, więc będą fantastycznym prezentem, ale ile jest urodzin, ile jest rocznic, ile jest dni, na które możesz dać kwiat? Kwiat, który pozwoli Ci zatrzymać go na dłużej, nie zwiędnie po kilku dniach. A co jest najfajniejsze, jak tylko Ci się znudzi, możesz go zjeść, albo osoba obdarowana może go sobie zjeść. Różyczkę po skończeniu trzeba wysuszyć. Jeżeli zapakowałabyś ją od razu do woreczka, to cały lukier może się do niego przykleić. Pamiętaj, po skończonej pracy zostaw taki pierniczek na 2-3 godziny na powietrzu, aby dobrze wysechł, bądź susz w suszarce do grzybów lub w piekarniku około godziny. Taki gęsty lukier zdecydowanie szybciej wysycha niż ten rzadszy. Bardzo fajnie będzie wyglądała, jak dowiążesz jej wstążeczkę u dołu i zapakujesz w woreczek. Będzie naprawdę doskonałym prezentem i zachwyci niejedną osobę. I gotowy cały kwiatek. Możesz przygotować różne wersje kolorystyczne. Naprawdę zaskoczą niejedną osobę. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia.